Autentyk. To serio się wydarzyło. Spisuję to dopiero teraz, bo mnie o to poproszono. Anony, co się odjebało, to ja nawet nie. Bądź mną. Level 26. Gruby, łysy i do tego z brodą. Studenckie życie mocno. Alkohol leje się jak z fontanny. Ale chuj, to nie aż tak ważne. Wracając do domu zawsze słuchasz muzyki. Zawsze. No bo kurwa, jak ci ludzie w tej zasranej komunikacji miejskiej pierdolą głupoty, to szkoda gadać. Pech trafił, że popiłem i rozładował mi się telefon. Pierdolona złośliwość rzeczy martwych. Siedzę na przystanku, 22 minuty do autobanu. Czas zacząć akt pierwszy z pierdolonej nocy. Nagle znikąd pojawił się Menelaos. Najebany, śmierdzący o wyglądzie, no o wyglądzie Menela. Przysiada się do mnie i zaczyna coś pierdolić. Ja to kiedyś, kurwa, byłem najszybszym kierowcą w pogotowiu. Wszyscy mi z drogi wjeżdżali, kurwa maś. Każdy się bał, tak śmigałem. Nam to wszystko było wolno. A ci taksiarze, złotówy pierdolone, to są szuje. Ale bym ich wszystkich pozabijał. Na chuj on do mnie gada, JPG. Słucham jak pierdoli, bo sam jestem najebany i w zasadzie to całkiem miły ze mnie koleś. Tylko jebał strasznie, no ale co się człowiekowi dziwić. Jeszcze 2 lata picia i sam będę tak wyglądał. Patrzę na zegarek. No, jak zajebiście. Za 2 minuty autobus. Kurwa, jak się cieszę. Wstaję i podchodzę do krawężnika. No, ogółem mu daję, jak to już wyczekuję tego jebanego rzęcha, żeby śmierdzący rzęch już przestał do mnie gadać. Udało się. Podjeżdża autobus, drzwi się otwierają i już mam do niego wchodzić. Ale kurwa, nie. Coś łapie mnie za ramię. Odwracam się, a tam najebana menelica. XD, no kurwa, no nie. Szarpie mnie za ramię i pierdoli głupoty, wyziewając mi w mordę o paramidę naturatu. Pomóż mi pan, mój mąż to policjant i alkoholik i głuchoniemy. I mnie bije i zadzwonił na mnie na policję. No kurwa, no to za wiele nie powiedział. Jak jest głuchoniemy, to się nie ma co pani bać. Śmieszkuję z niej i próbuję wyrwać się i wejść do autobusu. Ona nagle przybliża się do mnie i z pełną powagą w głosie mówi: no tak, faktycznie. Ma pan rację. Ja potrzebuję takiego mężczyzny jak ty. Kill me, please give. Właśnie menelica próbuje mnie uwieść. Nope, nope. Wyrywam się i spierdalam do autobusu. No kurwa, zapowiada się zajebista podróż. Autobus odjechał, a ja usiadłem sobie za 2 kolesiami. Coś dziwnie jebało, ale w sumie to nocne, więc to nic nowego. Czas na akt drugi. Tej jebanej nocy. Usiadłem za 2 kolesiami. Myślałem na początku, że to jacyś kumple. Pierwszy typowy ziomeczek, łysy, broda, full cap, łańcuchy. No czuję z nim jakąś więź normalnie. Drugi dredy, bluza, krzywy rej. Na 100% ćpun. W zasadzie był naćpany, więc miałem rację. Kręci się na siedzeniu i ciągle coś pierdoli, do tego w czapce. I miałbym ich wszystkich w dupie. Gdyby nie jeden tekst. Ćpunka. No i oni mi powiedzieli, że jak się wyrucha dziecko, to trzeba się oblać benzyną. No to się oblałem. Co kurwa ekse? Przyglądam się bliżej ćpunowi i faktycznie cały oblany benzyną. To od niego tak dziwnie jebało. Jak się opierało i siedzenie, to aż z niego ściekało. Temu łysemu się to najwyraźniej nie spodobało, bo stwierdził, że spierdala i wstał. Wysiadł na najbliższym przystanku, a w zamian za niego weszło 2 kolesi z rowerami i młoda para. Jeden z kolesi był łysy z brodą. To się kurwa jakaś moda z tego zrobi chyba. Ćpun przygląda się chwilę parze, po czym drze ryja na cały autobus, że ta laska to szmata i inne przyrządy do sprzątania. Zirytowało mnie to. W moim wnętrzu obudził się Don Quixote na jebanym białym koniu, a Ćpun będzie dziś smokiem. Klepię go w ramię. Ej kolego, uspokój się. Nie powinno się tak mówić do kobiety. Ćpun się striggerował, odwrócił się do mnie, macha mi rękami przed twarzą i drze na mnie ryło. Ej wuju, ty kurwa, ja ci rucham kolegę! You what, mate? To jesteś gejem? Ćpun się chwilę skonfudował. Widziałem pracę jego mózgu wyrysowaną na twarzy. To ty jesteś pedałem, a ja ci rucham kolegę. No kurwa, jak śmiesznie. Wymieniam z nim jeszcze parę zdań, głównie z niego śmieszkując. Zastanawiam się, którego kolegę mi rucha. A Ćpun dowala jedną perełką. Ja takich łysy jak ty to rucham. Teraz śmieje się cały autobus. Nie wiem co powiedzieć. Ten łysy koleś z rowerem krzyczy nagle do mnie. Ej ziomek, ty mu się serio chyba podobasz. I wskazuje na spodnie Ćpuna. What PDF? Ćpunowi stoi knaga, jakby wpierdalał Viagrę zamiast witaminy C. O kurwa, czas spierdalać, bo jeszcze mnie zgwałci zamiast kolegi.
Ucinam naszą wymianę zdań, wstaję i idę do drzwi. Już mam wysiadać na przystanku, ale nagle czuję, jak ktoś sprzedaje mi plaskacza w tył łysiny. No ja kurwa wiem, kto to był. Odwracam się, idę w stronę dredziarza. Zanim zdążyłem go nawet dotknąć, schował się między siedzeniami. Wszedł w pozycję obronną ćpunów. Nogi do góry i robimy rowerek jak na WF-ie. No chuj, próbuję go wyciągnąć albo chociaż uderzyć. Cały autobus się śmieje. No nie dam rady. Stajemy na kolejnym przystanku, w zasadzie na moim docelowym, ale wpadam na plan. Podchodzę do kierowcy. Panie kierowco, czy mógłby pan zadzwonić na policję? Ja mam rozładowany telefon. Mamy tutaj agresywnego ćpuna. Trzeba to jakoś rozwiązać. Kierowca odwraca się do mnie. Ryj typowego nosacza. Wąs gęstszy niż Puszcza Białowieska. Patrzy na mnie pustym wzrokiem. A nie możecie tego rozwiązać sami? No kurwa, chcę mieć Fight Club w autobusie. Pierdolę to. Pan poczeka. Wracam do ćpuna, który nadal leży między siedzeniami. Próbuję go wyciągnąć za nogę, ale się nie da. Jebać, idę do domu. Wychodzę z autobusu, drzwi się zamykają i odjeżdża. Ostatni widok to morda ćpuna przylepiona do szyby. No zajebiście. Aż muszę zapalić. Error. Nie mam szlugów. Boże, czy ty to widzisz? Przed sobą widzę palącego dresa. Jak mnie zabije, to się nawet nie zdziwię. Adorowała mnie menelica i ćpun. Chyba chciał mnie wyruchać. Nie mam nic do stracenia. Czas na epilog. Idę w kierunku dresiarza. Ej, ziomy, masz może szluga? Dres odwraca się do mnie i z uśmiechem na mordzie mówi: mordo, dla ciebie zawsze. Kurwa, co? Daje mi papierosa, chwilę gadamy, idąc w podobnym kierunku. Okazało się, że ziomeczek jechał tym samym autobusem i mi kibicował. Nawet chciałem ci pomóc, ale widziałem, że dajesz sobie radę. No kurwa, bardzo, jakoś inaczej to pamiętam. Dochodzimy do skrzyżowania, on nagle wypala: w zasadzie to ja muszę spierdalać, bo moją żonę pogryzł pies i zaraz przyjedzie policja. Co kurwa? Nie no, jasne, leć, przykro mi, dzięki za szluga. Odchodzimy w swoje strony i w zasadzie już prawie przestałem o tym myśleć, ale koleś nagle się odwrócił i krzyknął: i tak kurwy nie lubiłem! XD! Jezu, ja chcę do domu. Po 15 minutach drogi byłem już w łóżku. Reszta drogi była już spokojna. Dlatego zawsze, ale to zawsze, trzeba mieć muzykę w autobusie. O słowie. 1. Tydzień później spotkałem menelicę w barze, do którego zazwyczaj chodzę. Była oczywiście najebana i śmierdząca, ale jebana mnie pamiętała. Nigdy tak szybko nie zmieniłem miejscówki na wieczornym wypadzie. 2. Tego samego dnia w Lublinie, w którym zadziała się cała historia, podpalono targ na Ruskiej. Możesz wygooglować. Prawdopodobnie ćpun, któremu się spodobałem, spalił najpierw trochę budek sprzedawców, potem polał się benzyną i stwierdził, że wraca nocnym do domu.